W niedzielę 7 kwietnia kolejna, tym razem wielkanocna edycja warsztatów z cieszącego się ogromną popularnością cyklu Mama, Tata i ja. Tym razem uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się robienia tradycyjnych palemek, ale też stworzyć własne, niepowtarzalne pisanki. Bardzo serdecznie zapraszam rodziny właśnie całe z dziećmi, nawet z babciami i ciociami, na warsztaty o malowania pisanek przedświąteczne, przedwielkanocne. Jest to przepiękna tradycja w naszym Domu Kultury od lat, ale również na Suwalszczyźnie, kiedy całe rodziny w czasie przedwielkanocnym przygotowywały się do świąt i właśnie malowały pisanki. Podczas niedzielnych warsztatów pani Helena i towarzyszące jej twórczynie ludowe nauczą uczestników tworzenia pisanek tradycyjną techniką batikową. Jajka pokryte woskiem, gorącym woskiem, szpileczką, później wkładane do kolorowej farby różnokolorowej, a później niesione na święconkę albo wręczane chrześniakom w prezencie. Ten dawny zwyczaj już zaniknął, ale jak opowiada pani Helena, niegdyś tradycja nakazywała matce chrzestnej dać chrześniakowi w prezencie aż 10 pięknie zdobionych pisanek. Kobiety więc wiele czasu spędzały nad ich tworzeniem. Tradycja malowania jaj obecna jest nie tylko w naszej kulturze. W kulturach innych narodów też gorący wosk szpileczką, czy w tradycji ukraińskiej taki specjalny patyk i wtedy te wzory były takie grube, takie inne, oczywiście malowane inaczej. Malowało się więc tak, gorący wosk, szpileczka, patyczek ze szpileczką i rysuję kolorowe wzory. Rysuję, później wkładam to do farby, później wyjmuję z farby i najlepiej jakąś wełnianą ściereczką wycieram ten wosk i właśnie batik, czyli pozostawienie białego jajka na kolorowym wzorze. To, co się na nim maluje właśnie tą szpileczką, to są symbole wiosny, ponieważ Wielkanoc jest na wiosnę. To są kwiaty, bazie, czasami łapki kurze, takie jak ptaki przylatujące robią na mokrym piasku, na mokrej ziemi. Ta technika jest dość trudna dla malutkich dziecięcych rączek, ale organizatorzy pomyśleli o alternatywie dla najmłodszych. Dla dzieci młodszych chcemy też pokazać inną technikę, mało tradycyjną, bardzo współczesną, to znaczy będziemy też mieli jajka z plastiku, ze styropianu, gdzie będzie można bezpiecznie za pomocą szpileczek, kolorowych cekinów czy wstążek robić taką bardzo współczesną pisankę. Taką dołączyliśmy to dlatego, że tradycja się zmienia, życie się zmienia, współczesne formy też stają się tradycją, stały się żywe w naszej kulturze, więc to wszystko też będzie razem. Bohaterkami warsztatów będą jednak nie tylko tradycyjne pisanki. Będą twórczynie podczas naszych warsztatów, które z kolorowych papierów, właśnie takich jak to, z bibułek, będziemy robić palmy na niedzielę palmową. Zatem pozostaje nam zaprosić wszystkich chętnych do patio Suwalskiego Ośrodka Kultury na niedzielę. Początek warsztatów o godzinie 11:00.